Cześć, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Cześć, dzięki, że oglądacie farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Za nami kolejny bardzo gorący tydzień, którego hasłem przewodnim oczywiście bez wątpienia był koronawirus. Także w kontekście rynku aptecznego i tego, co robią w aptekach farmaceuci. Za chwilę podsumuję Wam wszystkie najważniejsze dla aptekarzy wiadomości dotyczące właśnie koronawirusa, ale opowiem także o innych tematach i wydarzeniach, które miały miejsce w minionym tygodniu. Zapraszam na 5 najważniejszych tematów dla rynku aptecznego w farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Temat koronawirusa oczywiście nie schodzi w ostatnich dniach i tygodniach z czołówek polskich gazet oraz czołówek mediów informacyjnych różnej maści w Polsce. A wszystko oczywiście przez to, że stwierdzono w Polsce pierwszy przypadek właśnie infekcji pacjenta, który złapał koronawirusa. Tydzień wcześniej w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z przedstawicielem ministerstwa, wiceministrem Januszem Cieszyńskim oraz przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej. W trakcie tego spotkania ustalono, że zostaną przygotowane specjalne materiały dla farmaceutów, dla aptekarzy dotyczące właśnie tego, w jaki sposób postępować w przypadku podejrzenia infekcji koronawirusem, w jaki sposób apteki farmaceuci mogą informować i uspokajać pacjentów właśnie w obliczu epidemii, która gdzieś tam niedaleko czy zapowiadano, że w tym tygodniu, czyli tym, którym właśnie teraz mija, mają się pojawić materiały dla aptek, plakaty, które mają zawisnąć w aptekach. Okazało się, że jednak Naczelna Izba Aptekarska oraz Ministerstwo Zdrowia stanęły na wysokości zadania i te materiały, plakaty pojawiły się już 3 dni po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia. Już w ubiegły piątek wieczorem można było je pobrać ze strony Ministerstwa Zdrowia. Natomiast już w kolejny poniedziałek Narodowy Fundusz Zdrowia miał wydrukowane materiały w swoich placówkach. Tam aptekarze mogli je odbierać. Trafiały one także bezpośrednio do aptek. No i w ubiegłym tygodniu przeszedłem się przez miasto Poznań. Obejrzałem kilka tamtejszych aptek. We wszystkich te plakaty były, co jest oczywiście bardzo dobrą informacją. Jednocześnie w poniedziałek pojawiły się także na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej obszerne materiały dla farmaceutów, dla aptek właśnie dotyczące tego, w jaki sposób zabezpieczyć się przed koronawirusem, jak odpowiadać na konkretne pytania pacjentów oraz jak postępować w przypadku ewentualnego podejrzenia tego koronawirusa u jakiegoś z pacjentów. Na ten moment oczywiście można odnieść wrażenie, że apteki i farmaceuci posiadają wszystkie podstawowe, niezbędne informacje i materiały informacyjne dotyczące właśnie zagrożenia epidemią koronawirusem. Niemniej cały czas słyszymy, że pewne działania podejmuje Naczelna Izba Aptekarska, które mają jeszcze to zabezpieczenie i przygotowanie aptek zwiększyć. Pojawiają się głosy, że m.in. Naczelna Izba Aptekarska będzie wnioskować do resortu zdrowia o dostarczenie bezpłatne do aptek różnych środków dezynfekujących po to, aby mogły apteki lepiej się jeszcze do tego wszystkiego przygotować, mogły dysponować środkami odkażającymi. Jednocześnie cały czas trwa intensywna akcja informacyjna w mediach, w której również biorą udział farmaceuci, dlatego że niestety, ale panika wywołana możliwą epidemią koronawirusem spowodowała to, że wiele osób stara się zaopatrywać na zapas zarówno w produkty spożywcze, ale także w produkty lecznicze. W aptekach odnotowywany jest wzrost sprzedaży preparatów stosowanych w leczeniu różnych infekcji, preparatów przeciwzapalnych, przeciwgorączkowych, przeciwwirusowych, ale także oczywiście różnych preparatów higienicznych do dezynfekcji, ale także maseczek, których od pewnego czasu oczywiście już brakuje. W rezultacie farmaceuci, głównie przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej w mediach uspokajają i alarmują, że takie zaopatrywanie się na zapas nie jest niczym dobrym, niczemu nie sprzyja, przed niczym nie zabezpiecza, ale wręcz szkodzi, bo sprawia, że tych leków, które są wykupowane na zapas, zaczyna brakować dla innych pacjentów, którzy ich rzeczywiście potrzebują. Tak więc duża i ważna rola farmaceutów w tym momencie polega na tym, aby troszkę hamować zapędy pacjentów i ostrzegać ich, że takie zaopatrywanie się na zapas produkty lecznicze nie jest być może najlepszym pomysłem, że cała ta panika wywołana też przez media częściowo w związku z koronawirusem jest mocno przesadzona.
W związku z rozprzestrzenianiem się w Europie koronawirusa, w minioną niedzielę do polskiego Sejmu trafił projekt specjalnej specustawy. Specustawy dotyczącej koronawirusa, która wprowadzała szczególne działania, szczególne rozwiązania dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania, czy to chorobie COVID-19, czy to rozwojowi wirusa SARS-CoV-2, czyli tak zwanego właśnie koronawirusa. Ustawa ta błyskawicznie przeszła przez Sejm, w tym momencie czeka w Senacie na uchwalenie, no i w końcu na podpis prezydenta, potem dopiero wejdzie ona w życie. Natomiast znalazły się w tej ustawie bardzo ciekawe, bardzo ważne zapisy również dla aptek. Bacznie przyglądaliśmy się temu projektowi, temu jak się zmieniał. W rezultacie w serwisie mgr.farm możecie przeczytać kilka artykułów poświęconych właśnie temu, w jaki sposób ta specustawa wpływa na apteki, na pracę farmaceutów, co nowego dodaje, jeżeli chodzi o obowiązki farmaceutów pracujących w aptekach. A okazuje się, że między innymi w tej ustawie zapisano taką, można powiedzieć, inną wersję recepty farmaceutycznej dla farmaceutów właśnie w związku z koronawirusem i występowaniem choroby COVID-19. Dokładnie w tej ustawie można przeczytać, że w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną, do której stosuje się zasady, o których mowa w artykule 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne. W wielkim skrócie chodzi po prostu o recepty farmaceutyczne. Oczywiście można zapytać, cóż w tym nowego, przecież farmaceuci już od dawna mogą wystawiać recepty farmaceutyczne i na ich podstawie wydawać leki tylko na receptę. Otóż ten konkretny zapis różni się od tego, który już obecnie funkcjonuje w ustawie Prawo farmaceutyczne tym, że usunięto z niego słowo nagłe. Nagłe zagrożenie zdrowia pacjenta czy życia pacjenta. Tutaj doprecyzowano, że chodzi o możliwość wydawania leków na receptę farmaceutyczną w sytuacji po prostu zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z koronawirusem i wywołującego chorobę COVID-19. Jakie to są leki? Tego póki co nie doprecyzowano. Być może chodzi o leki przeciwwirusowe, być może chodzi o leki silniejsze, przeciwgorączkowe. Myślę, że jeżeli dojdzie do tego, że ta ustawa wejdzie w życie i dojdzie do tego, że farmaceuci będą musieli zacząć wystawiać faktycznie recepty i wydawać leki na podstawie tych recept farmaceutycznych, Naczelna Izba Aptekarska przygotuje wytyczne wskazania dotyczące tego, jakich leków może ten przepis właśnie dotyczyć. Wśród innych ciekawych i ważnych zmian, które może wprowadzić ta ustawa, są m.in. sztywne ceny maksymalne na określony asortyment. Asortyment, którego listę w ramach obwieszczenia ma przygotować Ministerstwo Zdrowia. Są to zapisy, które oczywiście mają zatrzymać te spekulacje, które pojawiają się na rynku, czy to aptecznym, czy to pozaaptecznym, dotyczące podwyższania, zawyżania cen środków odkażających, spirytusu salicylowego, czy artykułów takich jak maseczki ochronne i różne inne artykuły higieniczne. Ta ustawa, jeżeli wejdzie w życie i jeżeli minister zdrowia skorzysta z tego uprawnienia, wprowadzi sztywne, maksymalne ceny na tego typu produkty. Innym zapisem, który pojawia się w tej specustawie i który będzie miał wpływ ewentualny oczywiście na rynek apteczny, jest ustanowienie limitów zaopatrzenia. Minister zdrowia znów na drodze obwieszczenia i specjalnej listy może ustalić, które leki farmaceuta będzie mógł wydawać tylko w określonej ilości na konkretnego pacjenta. To oczywiście jest przepis, który ma zabezpieczyć przed zbyt szybkim wyzbyciem się stanów magazynowych, zbyt szybką sprzedażą, a w rezultacie sprawieniem braków, wywołaniem braków konkretnych produktów leczniczych w aptekach. Oczywiście bardzo ciekawe są także zapisy dotyczące tego, że apteki w przypadku sytuacji kryzysowej, sytuacji epidemii będą mogły być zaopatrywane w produkty lecznicze, różne inne produkty sprzedawane w aptekach przez Agencję Rezerw Materiałowych. Agencja Rezerw Materiałowych będzie mogła wysłać do aptek konkretne preparaty, które następnie apteki będą wydawać pacjentom już bezpłatnie. Tak jak wspominałem,
Ustawa na ten moment jest w Senacie. Senat, z tego co słyszymy w zapowiedziach, ma się nią bardzo szybko zająć. Mają przyjąć bez żadnych poprawek, chociaż uwagi różnych środowisk do tej ustawy są zgłaszane. W momencie, kiedy Senat przegłosuje tę ustawę, trafi ona oczywiście na biurko prezydenta i wtedy można się spodziewać, że w dosyć szybkim czasie zostanie podpisana, ogłoszona w Dzienniku Ustaw, no i oczywiście wejdzie w życie. Kolejnym bardzo ważnym, istotnym tematem związanym również z koronawirusem, który pojawił się pod koniec mijającego tygodnia, było obwieszczenie nowego wykazu leków, produktów leczniczych i innych produktów zagrożonych brakiem dostępności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy doskonale wiemy, że tak naprawdę ten wykaz został stworzony jeszcze w 2015 roku i jego głównym celem było umieszczanie tych leków, które były wywożone w nadmiernej ilości za granicę, a to z kolei skutkowało ich brakiem w Polsce i w polskich aptekach. Umieszczenie leku na tej liście sprawiało, że jego wywóz bez zgłoszenia tego do głównego inspektora farmaceutycznego był nielegalny i po prostu karany różnymi karami, czy to administracyjnymi, czy od niedawna także karami z kodeksu karnego, karami pozbawienia wolności. Okazuje się, że Ministerstwo Zdrowia postanowiło wykorzystać tą listę antywywozową, bo tak się na nią potocznie mówi, do wprowadzenia takiego zakazu wywozu preparatów, leków, które mogą być związane z profilaktyką czy też z leczeniem infekcji wirusowych. A wszystko oczywiście w związku z epidemią koronawirusa. W rezultacie z dnia na dzień, bo wczoraj została to obwieszczenie opublikowane, a dzisiaj w piątek wchodzi w życie, z dnia na dzień lista tych preparatów umieszczonych na liście antywywozowej wzrosła o prawie 1000 pozycji, około 900 kilkunastu pozycji się na niej znalazło, a wśród nich różne leki OTC, leki dostępne bez recepty, z paracetamolem, z ibuprofenem, z ketoprofenem i wielu, wiele innych substancji przeciwgorączkowych, przeciwbólowych, przeciwwirusowych, ale także artykuły takie jak maski chirurgiczne, strzykawki, igły, fartuchy i wiele, wiele innych. Tak szybki tryb wprowadzenia tego obwieszczenia, zwiększenie tak drastycznej liczby pozycji na tej liście wywołało oczywiście wiele kontrowersji, między innymi dlatego, że takie rozszerzenie tej listy oznacza więcej pracy dla hurtowni, więcej pracy dla aptek, no i także może spowodować poważne zaburzenia, jeżeli chodzi o eksport leków z Polski, dlatego że w momencie umieszczenia tak wielu leków na tej liście, tych leków producenci, hurtownie, którzy do tej pory zajmowali się ich legalnym eksportem, na ten moment nie mogą ich już z Polski wywieźć. Aby to zrobić, muszą złożyć takie zgłoszenie specjalne do głównego inspektora farmaceutycznego. Jeżeli w ciągu 30 kolejnych dni główny inspektor farmaceutyczny nie zgłosi sprzeciwu wywozu takich leków, dopiero wtedy ci producenci, te hurtownie, będą mogły taki lek wywieźć. Jeżeli zrobią to wcześniej, jeżeli zrobią to wbrew, powiedzmy, sprzeciwowi głównego inspektora farmaceutycznego, no to wtedy takiej hurtowni grozi odebranie zezwolenia, grożą także ogromne kary finansowe, ale także kary więzienia nawet do 5 lat. Tak więc na ten moment trwa analiza tego, co zrobiło Ministerstwo Zdrowia na przełomie czwartku, piątku zeszłego tygodnia. Wszyscy się zastanawiają, jaki będzie miało to wpływ na płynność i funkcjonowanie łańcucha dystrybucji leków. Na ten moment wydaje się, że mogą się pojawić pewne problemy z zaopatrzeniem, dlatego że na przykład hurtownie będą musiały przestawić swoje systemy po to, aby wysyłać pisemne odmowy realizacji zamówień aptek na wiele, wiele więcej leków niż miało to miejsce do tej pory. Przypomnę, na tej liście znalazło się ponad 1000 pozycji więcej niż do tej pory na niej było. Pojawiają się oczywiście komentarze, że ten zabieg wykonany przez Ministerstwo Zdrowia jest zabiegiem czysto PR-owym, dlatego że no do mediów po prostu przedrze się komunikat mówiący o tym, że Ministerstwo Zdrowia zabroniło wywozu ponad 1000 leków, które są niezbędne w leczeniu infekcji wywołanych koronawirusem, czy też w profilaktyce infekcji koronawirusa. Natomiast w praktyce implikacje takiej decyzji mogą być znacznie bardziej daleko idące, mogą skomplikować łańcuch dystrybucji leków, dlatego będziemy się temu tematowi przyglądać i będziemy wszelkie opinie w związku z tym przytaczać w serwisie mgr.farm. Zachęcam oczywiście do śledzenia nas na bieżąco. Zostawiamy na chwilę temat koronawirusa i wszystkiego, co się wokół niego dzieje w Polsce.
Jednym z ciekawszych tematów, który troszkę przemknął niepostrzeżenie, jeżeli chodzi o rynek apteczny w ostatnim tygodniu, był temat zanieczyszczeń nitrozoaminami leków z metforminą. Ten temat przez jakiś czas został zapomniany. Niemniej okazuje się, że w minionym tygodniu EMA, Europejska Agencja Leków, opublikowała aktualizację informacji na temat właśnie sytuacji związanej z możliwym zanieczyszczeniem leków z metforminą przez N-nitrozodimetyloaminę, czyli NDMA. Otóż Komitet do Spraw Produktów Leczniczych analizuje obecnie pierwsze wyniki badań, jakie wpłynęły od podmiotów odpowiedzialnych, dlatego że podmioty odpowiedzialne, firmy produkujące m.in. leki z metforminą, ale też wszystkie inne leki syntetyczne, miały określony czas na przeprowadzenie analizy ryzyka obecności nitrozoamin w ich lekach. No i okazuje się m.in., i to w swoim komunikacie przyznaje także EMA, że w części leków z metforminą, które są w obrocie na terenie Europy, stwierdzono faktycznie obecność nitrozoamin. Niemniej komunikat póki co jest taki, że nawet jeżeli faktycznie potwierdzono obecność tych nitrozoamin, pacjenci nie powinni przerywać leczenia, nie powinni przerywać stosowania tych leków. Obecnie trwają w EMA oczywiście analizy, w jaki sposób zapobiec ewentualnym brakom leków z metforminą, jakie procedury dla producentów wypracować w przypadku, jeżeli stwierdzą obecność w swoich produktach właśnie tego typu zanieczyszczeń. Jednocześnie doszły nas także doniesienia zza oceanu, gdzie funkcjonuje dosyć znana apteka Valisure. Valisure to jest apteka jedyna w Stanach Zjednoczonych, która wypracowała dosyć specyficzny model funkcjonowania. Jest to apteka, która bada niemal każdą partię leków, które do niej trafiają i które później są sprzedawane przez nią do pacjentów. Apteka ma swoje własne laboratorium, w którym przeprowadza testy właśnie obecności substancji czynnych, czy też zanieczyszczeń tych substancji czynnych. No i ta apteka przebadała kilkanaście serii różnych leków z metforminą i stwierdzili naukowcy, farmaceuci z tej apteki, że w tych lekach jest to zanieczyszczenie, są nitrozoaminy. W rezultacie wysłano petycję do FDA, tamtejszego urzędu zajmującego się właśnie rynkiem leków, rynkiem żywności jednocześnie także. Petycję o wstrzymanie tych kilkunastu serii leków właśnie z metforminą. Na ten moment jeszcze nie mamy informacji, w jaki sposób ta petycja zostanie rozstrzygnięta. Niemniej warto zanotować, że póki co od momentu ujawnienia tego, że w metforminie znajdują się nitrozoaminy, wycofano niektóre leki z metforminą z kilku krajów na świecie. Pierwszy był oczywiście Singapur, potem Szwajcaria, no a kilka tygodni temu kilka leków z metforminą wycofano także z rynku kanadyjskiego. W Polsce póki co tego typu działań się nie podejmuje. Pacjenci mogą stosować bezpiecznie wszystkie leki z metforminą, no a Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych cały czas na bieżąco przekazują rekomendacje, przekazują opinie, jakie pojawiają się na ten temat z wyższych urzędów. Jednocześnie w najnowszym numerze magazynu mgr.farm zachęcam do przeczytania artykułu wywiadu z dr Anną Kowalczuk, jest to dyrektor Narodowego Instytutu Leków. W tym wywiadzie poruszamy właśnie m.in. temat metformin, zanieczyszczenia nitrozoaminami i tego, jakie scenariusze są przed nami, jeżeli faktycznie obecność tych zanieczyszczeń zostanie stwierdzona, w zależności od tego, jaki będzie ich poziom. Zachęcam do lektury tego wywiadu i oczywiście do prenumeraty magazynu mgr.farm. W minionym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował bardzo ciekawy raport. Raport dotyczący polipragmazji. Jest to raport opisujący zjawisko wielolekowości i zjawisko stosowania co najmniej więcej niż 5 leków przez pacjentów, szczególnie z populacji geriatrycznej, pacjentów powyżej 60 roku życia. Zjawiska bardzo niebezpiecznego, dlatego że im więcej leków stosuje pacjent, oczywiście tym większa ryzyko interakcji między tymi lekami lub między tymi lekami a pożywieniem. No i liczby, które przedstawił Narodowy Fundusz Zdrowia, faktycznie pokazują, że skala ryzyka i zagrożenia dla tych pacjentów jest bardzo duża. To się stało także okazją do współpracy między Naczelną Izbą Aptekarską, Naczelną Izbą Lekarską oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. W rezultacie na konferencji prasowej w minionym tygodniu zainaugurowano wspólną akcję edukacyjną, której jednym z elementów miało być świadczenie przez farmaceutów takich konsultacji w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w każdy czwartek marca.
Ta akcja jednak została odwołana ze względu na rekomendację głównego inspektora sanitarnego, który zarekomendował odwołanie wszelkich kongresów i innych branżowych aktywności osób związanych ze służbą zdrowia właśnie ze względu na koronawirusa. Niemniej okazuje się, że tego typu usługi i ten problem i opieka farmaceutyczna w tym zakresie są i funkcjonują już od dłuższego czasu w Poznaniu. I o tym właśnie jest też artykuł, który pojawił się w miniony piątek w serwisie Emiger.hopka Farm. Zachęcam do jego przeczytania, dlatego że opisujemy tam bardzo ciekawą, bardzo ważną inicjatywę, w którą zaangażowało się także miasto Poznań. Otóż miasto Poznań zainwestowało w opiekę farmaceutyczną w każdy wtorek do końca roku w specjalnym gabinecie, który mieści się w budynku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, tak zwanym Collegium Stomatologicum. Będą przyjmowani pacjenci seniorzy powyżej 60 roku życia, którzy będą mogli skorzystać z usług dwóch farmaceutek, gdzie będą wykonywały one przeglądy lekowe i będą wydawały rekomendacje dotyczące właśnie dalszej farmakoterapii tych pacjentów. Jest to bardzo cenna inicjatywa, którą wspieramy, którą dlatego też opisujemy w serwisie mg.farm. No i z tego co wiemy, zainteresowanie tą inicjatywą wykazały już inne miasta. Zobaczymy na jaką skalę to się rozprzestrzeni. Trzymamy kciuki, żeby to się udało, żeby faktycznie opieka farmaceutyczna również w tej postaci, która jest trochę nietypowa, która odbywa się poza aptekami, ale jest bardzo wzorcowa z tego względu, że jest ona finansowana i przez Urząd Miasta. No i farmaceutki, które świadczą te usługi, są opłacane i mają honorarium właśnie za te swoje usługi. To jest bardzo dobry przykład modelowy tego, jak faktycznie powinna wyglądać opieka farmaceutyczna. Trzymamy za to kciuki, zachęcam do przeczytania tego artykułu w serwisie mg.farm, bo tam również o studiach podyplomowych, które zostały uruchomione w Poznaniu z opieki farmaceutycznej. Bardzo ciekawa inicjatywa. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście po więcej szczegółów na temat tych wydarzeń, o których opowiadałem, ale również innych tematów, które poruszaliśmy w minionym tygodniu, zapraszam do serwisu mg.farm. Tam na bieżąco przygotowujemy dla Was najważniejsze doniesienia z rynku aptecznego. A jest to okres bardzo gorący. Widzimy, że bardzo Was interesują treści związane szczególnie z koronawirusem. Zachęcamy do ich śledzenia. Jesteśmy zawsze na bieżąco. Wszystkie najnowsze aktualizacje i wytyczne oficjalne, bo są także takie nieoficjalne, ale oficjalne zawsze umieszczamy w serwisie mg.farm. Tam je znajdziecie i ściągniecie. Zachęcam oczywiście także do prenumeraty magazynu mg.farm. Niedawno ukazał się jego najnowszy numer. Przypomnę, że za prenumeratę magazynu mg.farm zyskujecie szansę na aż 12 punktów edukacyjnych. W każdym numerze znajduje się materiał edukacyjny, taki artykuł, po którego przeczytaniu jesteście przenoszeni na stronę internetową z testem. Po jego zaliczeniu otrzymujecie 2 punkty edukacyjne. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już za tydzień.